Panie ministrze, panie marszałku, Wysoka Izbo. Na Ukrainie trwa już 40 dzień inwazji rosyjskiej i z powodu tych działań wojennych w naszej ojczyźnie znalazło już ponad 2 miliony Ukraińców schronienie przed koszmarem wojennym. Do polskich szkół może trafić nawet kilkaset tysięcy uczniów z Ukrainy. Panie ministrze, w związku z tym mam pytanie dotyczące edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy. Jaka jest obecnie skala nauczania w oddziałach przygotowawczych dzieci z Ukrainy i dlaczego dla resortu edukacji i nauki jest tak ważne tworzenie tychże oddziałów przygotowawczych? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.